Wałbrzyszanie nie popisali się wysoką frekwencją podczas wyborów prezydenckich. Do urn wyborczych w pierwszej turze poszło niecałe 43% uprawnionych do głosowania. Pokazali jednak, że wciąż ufają obecnej władzy, obdarzając najpierw dużym zaufaniem władze miasta, a teraz Bronisława Komorowskiego, którego poparło prawie 45% głosujących. To jednak wciąż mało, bo w ogólnopolskim sondażu przewagę zyskał kontrkandydat obecnego prezydenta Andrzej Duda. Dziś przedstawiciele Komitetu Honorowego Bronisława Komorowskiego zebrali się na Placu Magistrackim, aby na 3 dni przed ciszą wyborczą zachęcić Wałbrzyszan do oddania głosu na swojego kandydata. Chcieliśmy Państwu przekazać, a tą za pośrednictwem Państwa, również mieszkańcom Wałbrzycha, aglomeracji wałbrzyskiej, całego naszego okręgu wałbrzyskiego, takie przesłanie o tym, co jest chyba w tej części pomiędzy pierwszą a drugą turą najważniejsze. Pan prezydent Bronisław Komorowski całym swoim życiem i całym swoją działalnością jako poseł, minister, a obecnie prezydent przedstawi taki rys pojęcia wolności, który jest nam wszystkim najbliższy. Wolności osobistej, wolności zbiorowości, wolności i suwerenności państwa. Szczególnie wtedy podkreślał przywiązanie do tych zasad, kiedy to nie było takie tanie jak obecnie, a groziło realnymi konsekwencjami w czasach, kiedy bardzo wielu ludzi nie było stać na odwagę i na odwagę cywilną i właśnie przywiązanie do tych idei wolności. Bo musimy się do tego odnieść, jego konkurent w tych wyborach ma zupełnie inne wyobrażenie o funkcjonowaniu państwa, samorządności i o roli wolności osobistej w zbiorowości naszego narodu i państwa. Jesteśmy tu po to, żeby to umiłowanie wolności w każdym wymiarze, któremu tak bliskie jest panu prezydentowi Bronisławowi Komorowskiemu, państwu przekazać swoją tu obecnością, życiorysami tych osób, które tutaj są, wybitnych przedstawicieli naszej społeczności, życiorysami wybitnej roli w życiu Wałbrzycha, społeczności Wałbrzycha, całego regionu, aby zaświadczyć o tym, że ich autorytety, tu wielu osób tu zgromadzonych właśnie wspierają kandydaturę człowieka wolności, jakim jest Bronisław Komorowski. Pan prezydent Komorowski rzeczywiście uzyskał dobry wynik, a właściwie bardzo dobry wynik w Wałbrzychu, bo 44% głosów, ale chciałoby się, żeby ten wynik był jeszcze lepszy. To znaczy chciałoby się, żeby więcej Wałbrzyszan poszło do głosowania i zagłosowało. Głosowanie to jest taki akt, który świadczy o demokracji. Jeżeli dużo osób idzie do głosowania, jeżeli dużo osób oddaje swój głos, to wtedy jak gdyby wydaje się, a właściwie nie jak gdyby, tylko w ogóle wydaje się, że demokracja jest zdrowa, że państwo jest zdrowe. W związku z tym zachęcam wszystkich do tego, żeby oddali swój głos, żeby poszli w niedzielę głosować. A czy pan prezydent, dlaczego? No dlatego, że po prostu to jest dobry człowiek. To jest człowiek, który swoim życiorysem, tym co robił, swoimi dokonaniami, jako młody człowiek, potem jako minister, marszałek, no i teraz prezydent, daje świadectwo dobrze wykonanej roboty. Jako młody człowiek walczył o wolność, część ludzi bała się, on się nie bał. I to absolutnie należy podkreślać, dlatego nie rozumiem tych głosów, które pojawiają się nieraz wokół pana prezydenta, tych nieprzychylnych. To są ludzie, którzy w ogóle nie znają życiorysu prezydenta i w ogóle chyba nie interesowali się tym, co się kiedyś działo i jak ta wolność była trudno zdobywana poprzez więzienie, poprzez internowanie, poprzez zatrzymywania przez policję. Trzeba było mieć odwagę.
A pan prezydent był kilka razy w Wałbrzychu, spodobał się Wałbrzyszanom. Ja się nie dziwię, że oddawali głos na i oddają głos na pana prezydenta Komorowskiego. Ja sama popieram absolutnie pana prezydenta Komorowskiego. Znam go może bliżej niż Wałbrzyszanie, dlatego absolutnie mówię, że warto oddać głos na pana prezydenta. Przypomnijmy, że druga tura wyborów prezydenckich odbędzie się 24 maja. Zmierzą się w niej Bronisław Komorowski z Platformy Obywatelskiej oraz Andrzej Duda z Prawa i Sprawiedliwości. W tym dniu lokale wyborcze będą czynne od godziny 8 do godziny 21.